niesamowicie ciężkie ćwiczenie na barki. Do tego zobaczcie, przysiad bądź spin. To znaczy pracuje muskulatura całego bez wyjątku ciała. Wypchnięcie maczugi do góry, pracuje mięsień trójgłowy ramienia, mięśnie na ramieniu. No Maciej idzie teraz na całość. Rocky drill, ćwiczenie, które robimy na rozgrzewkę lub na krótkę. Leon chyba się przestraszył, że tutaj już prześcigniemy go niedługo. Musiał sam się zabrać do treningu. I postaramy się zatrzymać maczugę w miejscu. Prawie jak balet, chłopaki. A bez muzyki jeszcze może... Słuchajcie, żebyście nie myśleli, że z maczugą trenujemy tylko ramiona. I teraz będzie to trochę wyglądać jak akrobacje skokowe, czyli to co na początku pokazywałem, młynek na dwie ręce jednocześnie. Się przekonacie. Muzyka latynoamerykańska, więc ten ruch na pewno będzie super. Potrzebujecie mikrofonu może? Będzie wam potrzebne? Czy wasze ruchy pokażą wszystko? Pewnie tak właśnie będzie. Proszę państwa, zapraszam do nas, chodźcie do nas. To jest pokaz przygotowany przez Fitness House, więc zapraszam was wszystkich, podejdźcie do nas. Kochani, przed wami bardzo, bardzo gorący pokaz. Zapraszamy na Zumbę, proszę państwa. Obóz zaliczony, w komplecie wszyscy się wstawili, swoją obecnością zaszczycił nas Niki Pedersen, gdzie mieliśmy możliwość też sprawdzić i porównać formę fizyczną przede wszystkim na tym etapie przygotowań do człowieka, do zawodnika, który był trzykrotnym mistrzem świata, także było na kogo popatrzeć, było z czego wyciągnąć wnioski.
Integracja jest to sport drużynowy, integracja jest potrzebna. Zespół przez tydzień miał właśnie okazję, aby się zintegrować. Jak najbardziej. No bo na przykład skoczkowie narciarscy muszą utrzymywać odpowiednią dietę, też muszą wiesz, mieć odpowiednią wagę, nie mogą tej wagi przekraczać itd., itd. Czy w przypadku żużlowców jest tak samo? Żużlu troszeczkę w ostatnich latach się pozmieniało i z racji tego, że wszyscy startują na silnikach jednego producenta, jest to włoska marka GMA, siła się rozłożyła i dzisiaj, czy to jest zawodnik młody, czy stary, czy on ma budżet mały, czy duży, te szanse są równe i właśnie te niuanse odgrywają rolę typu waga, refleks, czyli dobre wystartowanie, sprzęt się wyrównał i te właśnie niuanse typu waga, a za tym idzie zdrowy tryb życia, zbijanie kilogramów, jeśli sobie po sezonie za dużo powolujemy. Co jeszcze? No, zawodnik żużlowiec w sezonie jest bardzo zapracowany, ale myślę, że ten okres zimowy też nie jest okresem, gdzie śpimy, bo od listopada, od grudnia, począwszy do teraz, 6 razy w tygodniu zajęcia, dopóki się nie wsiądzie na motocykl, typu bieganie, siłownia, odnowa biologiczna i tak dalej, do tego dochodzi dieta. Oczywiście przygotowanie sobie tych posiłków, także to zajmuje bardzo dużo czasu. Na drogę jutrze jeszcze będę miał okazję pojeździć. Tomek, wiesz, jak kibice bardzo na ciebie liczą w tym sezonie? Zawsze liczyli tutaj. Ja się zawsze tutaj w Gdańsku dobrze czułem. Zawsze tutaj dostawałem takiego kopa ze strony właśnie kibiców. Tego mi brakowało w ostatnich latach, gdzie jeździłem w Bydgoszczy i w Grudziądzu. Tej adrenaliny w postaci 10 tysięcy ludzi na stadionie, to jest taki dodatkowy bieg dla zawodnika, ten piąty bieg można powiedzieć, jak w samochodzie. I myślę, że tutaj te tłumy widzów poniosą naszą drużynę, a myślę, że ten Speedway na najwyższym poziomie w Gdańsku kibicom od paru lat należy się jak najbardziej. Z Pawłem Jenasem występowaliśmy przeciwko sobie, czy też w Łodzi, czy w Gdańsku. Różne były wyniki, porażki, sukcesy, prawda? Ale Pawła zapamiętałem zawsze z pozycji bardzo dobrego zawodnika, swego stopera, który dostał się do reprezentacji Polski, który zdobył medal w Hiszpanii. I myślę, że dzisiaj fajnie jest, że Lechia ma taki duży autorytet w osobie trenera, bo to jest dosyć ważne też mieć trenera, który jest bardzo doświadczony, który w swoim życiu miał sukcesy, ale też i porażki, z których potrafił wyciągnąć wnioski. I dzisiaj akurat nie był czas już na eksperymenty, żeby Lechię, która jest w tej chwili w trudnej sytuacji dosyć w tabeli, próbował poprawić jakiś młody, niedoświadczony trener, tylko właśnie taki trener, który mógł przede wszystkim z porażek, które w życiu miał, wyciągnąć wnioski i dzisiaj już być w pełni takim dobrym, ukształtowanym trenerem i mam nadzieję, że po tym sezonie, kiedy Lechia się utrzyma, w przyszłym sezonie już będziemy mieli wyższe cele, oczywiście pod kierunkiem teraz jestem większym optymistą i myślę, że stać nas na niespodziankę. Była w piłki seniorskiej, gdzie jest tak troszeczkę powinno być odwrotnie. Tutaj siedzi Romek Józefowicz, który był moim zawodnikiem w tej drużynie. No i udało nam się akurat wspólnie wtedy z Jurkiem Jarczębowskim doprowadzić do takich dosyć dobrych...